Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś film o kolejnym regale na książki żony. Jak widzieliście, poszedłem na łatwiznę i kupiłem sosnowe deski już przestrugane. Zaoszczędzi mi to czasu. Z racji, że deski mają 14 cm szerokości, a mój regał ma mieć 20, to przestrugałem tylko krawędzie i skleiłem 3 deski ze sobą. Później przetnę to na połowę i będę miał dwa boki regału gotowe. W ten sam sposób wykonałem górę i dół regału. Półki zaś wykonam troszkę inaczej. Deski mają tylko 2 cm grubości, natomiast długość półek to 96 cm. Pewnie szybko zaczęłyby się wyginać pod ciężarem książek. Aby temu zapobiec, powycinam z desek 3,5 cm listwy i dokleję je do przedniej i tylniej strony półki. Raz otrzymam odpowiednią głębokość półki, dwa wzmocni ją to przed uginaniem się pod ciężarem i po trzecie pogrubi półkę wizualnie, co nada masywności całemu regałowi. Właśnie docinam te listwy, ale zanim je przykleję, czy raczej na samym początku prac, warto ułożyć sobie plan działania, tak aby pewne czynności wykonywać na odpowiednim etapie prac. Jak widzicie teraz, szlifuję elementy półek, ale tylko z jednej strony, dlatego że teraz mam nieograniczony dostęp. Po przyklejeniu listew będę miał problem z wyszlifowaniem spodniej powierzchni, więc warto to zrobić przed klejeniem. Teraz zajmie mi to 5 minut, a później wkurzałbym się szlifując to przez godzinę. Tak samo szpachlowanie. Łatwiej będzie mi zeszlifować nadmiar szpachli przed klejeniem. I tu nasuwa się pytanie, czemu szlifuję tylko z jednej strony? Odpowiedź też jest prosta. Chodzi o czas. Półkę będę kleił, więc mogę jeszcze ją ubrudzić klejem. Będę jeszcze ją docinał, przekładał z 5 razy z miejsca na miejsce, więc może jeszcze się uszkodzić lub zarysować. A po co mam szlifować 2 albo 3 razy? Tam, gdzie dostęp szlifierką mam nieograniczony, szlifuję na sam koniec przed malowaniem. Tak samo resztę prac warto sobie planować. W momencie, kiedy w ściskach sklejały się boki regału, w tym czasie zająłem się półkami. Gdy one będą schły, mogę zabrać się za formatowanie boków góry i dołu oraz przygotować je do sklejenia w całość. Przy samym klejeniu też staram się nałożyć tak klej, aby od wewnętrznej strony go nie wycisnęło. W zakamarkach ciężko się go czyści, ale z zewnętrznej strony daję go troszkę więcej, aby wypłynął. I tu nie będę miał problemu z nim, szlifierka załatwi sprawę w chwilę. A przy okazji wiem, że spoina będzie dobrze wypełniona i nie pojawi się żaden rowek, który będę musiał później szpachlować. Za chwilę rozetnę klejonki na korpus regału. Przestrugam krawędzie i zacznę składać w całość. Wtedy też powrócę i powiem Wam, dlaczego w taki sposób kleiłem, a do tego czasu posłuchajcie muzyczki.
Jak widzicie, zaczynam kleić. Połączenie wzmacniam kołkami i po ich ilości widzicie, że nie sklejam tylko dołu i góry z bokami, ale również dwie z sześciu półek. Czemu tylko dwie, a nie wszystkie sześć? I po co te dwie sklejam w całość, jak mogę zamontować je tak jak pozostałe cztery? Już odpowiadam. Nie chodzi o to, że te będą stałe, a pozostałe będą miały możliwość regulacji wysokości. Półki będą miały identyczną, niezmienną wysokość między sobą. Z tym, że dwie będą wklejone, a cztery przykręcone. Już wyjaśniam dalej. Regał nie będzie posiadał pleców, które by go usztywniły. Sam korpus składający się z dołu, góry i boków byłby chybotliwy. Więc wklejam te dwie półki, aby go usztywniły. I ot cała filozofia. Ale zaraz ktoś zapyta, skoro półki wklejone usztywniają bardziej korpus niż przykręcone, to czemu nie sklejam wszystkich, żeby lepiej usztywniło? Odpowiedź brzmi zapewne tak, ale klejąc 8 sztuk poprzeczek między bokami, gdzie każda ma po 6 kołków, które trzeba posmarować, tak samo krawędzie, następnie wszystko złożyć i ścisnąć, to jest czas. A czasu jest niewiele. Trzeba to wszystko zdążyć zrobić, żeby klej nie zasechł, zanim to się ściśnie. Kolejnym etapem będzie dorobienie cokołu górnego i dolnego oraz pogrubień boczków od frontu. Doda to masywności całości. Cokoły listwy na boczki przykleję i dobiję sztyftami, a otworki po nich wypełnię szpachlą. Następnie przymocuję od dołu cztery nóżki, na których będzie stał regał. Przecież cokół by nie utrzymał ciężaru makulatury mojej żony. Następnie szlifowanie tych elementów, które wcześniej ominąłem, i malowanie. No właśnie, wybiegam troszkę przed wizję, ale to dlatego, że chciałbym troszkę o tym malowaniu pogadać i poznać Waszą opinię. Ja do wykończenia regału użyję lakierobejce do mebli firmy Altax. Użyję jej z kilku powodów. Raz, że tym samym środkiem mam już w domu wykończone meble i dobrze jakby do siebie pasowały, ale jest jeszcze jeden ważny argument. Szybkość jego schnięcia. Jest suchy w dotyku po 20 minutach, a o tej porze roku to ważne. Jest chłodniej, nie każdy ma ciągle w warsztacie 20 stopni. U mnie jest ciepło, jak na pale, ale w nocy temperatura spada. I zdarzyło mi się, że lakier, który miał wyschnąć w ciągu doby, sechł w 3 dni. A tu nawet jak mi się wydłuży czas trzykrotnie, to i tak max za godzinę mam suche. I nie muszę w nocy wstawać i przychodzić do warsztatu dorzucić do pieca. No ale że rozmowa to dialog, a nie tylko mój monolog, to dajcie znać w komentarzach, jakich wy środków używacie, gdy temperatury spadają. Nie tylko chemia do wykończenia, ale też kleje, szpachle i tym podobne. Każdy ma swoje wypróbowane i sprawdzone produkty. Po co czy ja, czy ktoś inny ma eksperymentować? Podziel się z innymi swoją wiedzą i opinią w komentarzu pod filmem. Powiem wam, że teraz to i tak już mniejszy problem mam. Ale w blaszaku zawsze była walka z chemią w zimę. Na przykład jaki klej do drewna jest zalecany przy niskich temperaturach, któremu klejowi nie szkodzi jak przemarznie, a który będzie już do wyrzucenia. Jak długo będzie schnąć klejenie czy malowanie, jak temperatura jest tylko 10 stopni na plusie. To były czasy wielu zagadek i rozkminek, ale fajnie było, z sentymentem wspominam blaszaka. No dobra, koniec filmu się zbliża, więc pamiętajcie o zostawieniu komentarzu, łapki i wpadajcie na forum kornikowo.pl po wiedzę, inspirację, dobrą radę albo nawet żeby se pogadać. Jak już forum zaliczycie, to później na zakupy do sklepu www.gizmogarage.pl. No więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!